Turniej Piękna Tafle, Grodzisk Mazowiecki. Mamy kolejne rozmówczynie. Przedstaw się. Jestem Wiktoria Weronika Grubel. Wiktoria, dobrze. I? Mama Wiktorii Izabela Franczak Grubel. Witamy, miło nam bardzo. A powiedz nam, ile masz lat? No, 9. 9. A z jakiego klubu przyjechałeś? Z jakiego miasta? Z Buczku, tam pod Łodzią. Pod Łodzią. I jaki to jest klub? To jest Buczek. Aha, a jak długo już grasz tenisa stołowego? 3 lata. A dlaczego zdecydowałaś się właśnie na tę dyscyplinę? No właśnie, no bo mój tata właśnie wychował takiego Patryka Chojnowskiego, który był wysoko po prostu na świecie. Mhm. I od razu spodobał Ci się ping-pong, jak sama zaczęłaś grać? Właśnie, na początku no to się w ogóle nie podobało, no mi się nie chciało grać, ale teraz już mi się chce. A co jest takiego najfajniejszego? Masz jakieś ulubione uderzenia, zagrania? Tak, chciałabym zostać obrończynią. O, to ciekawe. I już jakieś kroki w tę stronę poczyniłaś? Tak, no bo trenuję z tatą, gdy na obronę właśnie. I myślisz, że będziesz grając defensywnie utrudniać rywalkom grę z tobą w ten sposób? Tak, tylko że ja też bym chciała atakować, trochę przebijać, obronić, no i też atakować, gdy mam piłki do zagrania. A jakie masz wrażenia związane z turniejem Pinglata tutaj w Grodzisku? No chciałabym po prostu wygrać, no i zdobyć puchar na dzień. Mama dumna z córki tutaj w Grodzisku dziś? Tak, cieszę się, że przyjechałyśmy, bo do końca nie wiedziałyśmy, czy przyjedziemy, bo ciągle kontuzję łapie niestety. Ale to nie związane z tenisem stołowym, tylko z innymi dyscyplinami, które lubię uprawiać. Od nadgarstek, od tenisa zimnego, od noga, od łyżek, czy rolek, no a takie różne rzeczy. Natomiast udało się, nie boli o nadgarstek, więc zdecydowaliśmy się przyjechać. Tym bardziej, że zobaczyliśmy wczoraj, że jest numerem 1, to mówię nie, przyjedziemy. A jakie jeszcze inne sporty właśnie uprawiasz? No lekka atletyka, łyżwy, rolki, tenis ziemny. To bardzo dużo ich jest, to który Ci się najbardziej podoba? A jeszcze pływam, no tenis, ale tak też lubię jeździć na łyżwach, no i na rolkach bardzo. A masz tyle czasu wolnego, żeby właśnie to wszystko grać i trenować? No właśnie, najwięcej czasu poświęcam na tenis właśnie stołowy. Co jest takiego najważniejszego na początku rozwoju takiej młodej sportsmenki? Znaczy, szczerze mówiąc, trenerem jest tata Wiktorii i on ją prowadzi od 3 lat, natomiast największy nacisk kładziemy jednak na rozwój lekkiej atletyki, w sensie ogólnorozwojowy. Bo do 12 roku, znaczy ja jestem księgową, więc ja, że tak powiem, nie znam się tylko ze swojej kariery sportowej, trochę wiem, natomiast wiem, że do 12 roku dziecko może rozwijać się ogólnorozwojowo, co najwięcej. Potem już takich ustępów nie będzie, więc na to nacisk największy kładziemy. No i codziennie gra w tenisa stołowego. Jeszcze pół roku temu to mieliśmy dylemat, bo lepiej zdecydowanie grała w tenisa ziemnego niż stołowego i jeździliśmy po turniejach tenisa ziemnego, no ale z racji tego, że tata jest trenerem, to przeważył stołowy. Tak, stołowy. Tutaj też ciekawa sytuacja w Grodzisku Mazowieckim. Trenerem pierwszego klubu Łogoli jest Tomasz Radziński. No ale jak się tutaj dowiedziałem, wspólna ping-pongowa przeszłość. Proszę powiedzieć więcej. Ja też jeszcze wiem, że moja mama jest w Ekstraklasie, było 5-8. Akademickich, tak. Z Tomkiem zagraliśmy kilka razy. Wie pan, to było tak dawno temu, że nie pamiętam, czy 2 medale zdobyliśmy na Mistrzostwach Polskich seniorów w Mixta, czy jeden. Tego już nie pamiętam, bo tam trochę tych medali Tomek ma i ja, więc to może mogę przekłamać. Natomiast powiem szczerze, że jak zgłosiliśmy Wiktorię, to Tomek do nas napisał maila. Cieszę się, że was zobaczy, bo z Tomkiem widziałam się bodajże 10 czy 15 lat. I nawet zaczęliśmy się śmiać, może Wiktoria z Miłoszem Rydzińskim, z Tomka, a synem w przyszłości też zagrają razem w Mixta. To ciekawe, jasne. A pamięta pani może rok tego waszego medalu? Czy powiem szczerze. Lata 90. prawdopodobnie. No, dawno. Na pewno była jedyna. Miasto? Wydaje mi się, że w Brzegu Dolnym był jeden medal, tak mi się wydaje. Albo Gdańsk. Nie pamiętam, mówię, tych turniejów było tyle, że trudno spamiętać. I to też niesamowite, że po naprawdę wielu latach się splatają, krzyżują drogi i tak. Można spotkać dawnych znajomych. Tak, dzieci
dzieci zaczynają grać, my jak jeździmy po turniejach ogólnopolskich, to rzeczywiście po 20-15 latach spotykamy się rodzice ponownie, jako byli zawodnicy. Państwu jest łatwiej jako posiadającym tą przeszłość sportową prowadzić córkę, żeby rozwijała się i osiągnęła kolejne sukcesy? Znaczy powiem tak, łatwiej jest o tyle, że ja akurat nie mało pan z Wiktorią, ale ona ma potencjał w nas, że nie musimy szukać, tylko mamy w domu stół, salę gimnastyczną w domu, więc gdyby chciała, to mogła dzień i noc trenować. I to tata, tata jest jej obrońcą, a ja jestem ofensywna, więc ma jakby rozmaicone swoim partnerem do treningu. Natomiast no ja już coraz mniej, bo już nie mam zapału, ale i druga sprawa jest taka, że rozumiemy ją przy stole, kiedy się denerwuje, kiedy przegrywa, bo nie każdy rodzic jest w stanie wytrzymać presję i nacisk i kładzie na to dziecko, tak, że te dzieci widzę płaczą, rodzice się denerwują, a my no, też się denerwujemy, tylko potrafimy okiełznać z energią, nie pokazać jej i jak przegrywa, nie krzyczeć na nią, znaczy nie strofować jej, tak? To jest łatwiej nam, sami byliśmy, wiemy co to znaczy. Natomiast z drugiej strony trudniej jest, bo rodzic taki nie znający się, to zawsze będzie mówił dziecko walcz, nawet najlepiej. My już znamy mniej więcej możliwości i czasami to nie będziemy ją tak aż może wygra, skoro wiemy jaka jest prawda, tak. A jeszcze chciałabym zapytać się o te okulary, czy to jest właśnie połączenie takiego okularu korekcyjnych i sportowych w tym przypadku? Tak, niestety, bo Wiktorii. No bo ja mam słabe wzrok, no i też chodzę do okulisty, no i też, żebym też ćwiczyła w okulary do różnych sportów, na przykład lekka atletyka, no to mi właśnie polecił takie okulary, no i je właśnie kupili. Tak, dlatego też do wszystkich sportów używam tych okularów, bo ona ma w jednym mam 0, a w drugim mam plus 7, więc mam takie denko. Jak od dawnej w Cikol jeszcze były szklane, a tu mam zupełnie takie cieniutkie szkło i za dużo proporcje, gdyby to były szklane, to by było bardzo ciężko. Koleżanki i koledzy, czy zbieżni, czy z hali zwracają na Ciebie uwagę? Pytają się Ciebie o te okulary? Może? No, nie bardzo, tylko się patrzą. Ale przyznam, że jesteś taką wyróżniającą się zawodniczką w takim razie. Tak. Dobra, to jeszcze powiedz, na koniec masz jakąś ulubioną zawodniczkę, drużynę w tenisie stołowym, czy może w innych dyscyplinach? No. Może mamę w tenisie stołowym? No, tak. No, lubię też moje koleżanki z klubu, tylko że są o wiele starsze, no i nie grają tutaj dzisiaj, tylko grają w rzeczkach. A jakie jest twoje marzenie, takie ping-pongowe? Żeby być pierwsza na świecie. Dziękuję bardzo w takim razie za rozmowę i tego się życzę. Dziękuję. Dziękujemy.